Sens życia, część piąta. Przeszczepy organów od żywych dawców. Kochanie, ja otworzę. Słucham. Możemy wziąć pańską wątrobę? Co? Taki duży, czerwono-brunatny gruczoł w pańskim brzuchu. Wiem, ale używam go. Dobre sobie. A to co? Karta dawcy wątroby. Wyjaśniać dalej? Nie. Nie mogę jej wam teraz dać. Tu jest napisane w przypadku śmierci. Jeszcze nikt z naszych dawców nie przeżył. Proszę się położyć, to potrwa chwilę. Co tu się dzieje? Ten pan oddaje wątrobę. Bo wyciągnął jedną z tych głupich kart? Tak, cały on. Idzie do biblioteki, widzi, że ktoś coś podpisuje. Wraca do domu pełen dobrych intencji. Oddaje krew, takie tam. Co się dzieje z tymi organami? Ratują ludzkie życie. On też tak mówił, że to wszystko dla dobra kraju. Myśli pan, że to dla dobra kraju? Czy to dla dobra kraju? Nie wiem, po prostu robimy swoje. Więc nie jesteście lekarzami? Nie. Wychodzę, będę koło 7. Dobrze, synku, uważaj na siebie. Może filiżankę herbaty? To bardzo miłe z pani strony, dziękuję. Myślałem, że nigdy nie zapyta. Zdaje sobie pani sprawę, że zgodnie z kartą dawcy przed pobraniem wątroby mąż musi umrzeć? Mówiłam mu to, ale nigdy mnie nie słucha. Zastanawiałem się, co pani potem zrobi. Zostanie pani sama? Czy jest ktoś na horyzoncie? Jestem już na to za stara. Wcale nie. Jest pani bardzo atrakcyjna. Nie zamierzam się drugi raz hajtnąć. Na pewno? Na pewno. To odda nam pani wątrobę? Bałabym się. Dobrze. Coś pani powiem. Proszę posłuchać.